Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniu na Nów Księżyca w Raku, który odbędzie się bardzo niebawem, ponieważ już będzie to 29 o godzinie 4:51 dla Warszawy. U mnie oczywiście będzie godzina wcześniej. Nie to, że u mnie Księżyc będzie godzinę wcześniej w Nowiu. Będzie, ale to właśnie dlatego, że ja mieszkam w innym kraju. Okej, więc tak to wygląda. Po prostu musicie sprawdzić też, gdzie jesteście, w jakim miejscu i dla tego miejsca można sprawdzić, o której będzie kulminacja. Mam wrażenie, że to nie ma aż takiego istotnego znaczenia. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby po prostu zauważyć, co się wokół mnie dzieje, jak wygląda sytuacja, co się wewnątrz mnie dzieje, dlatego że mamy tutaj Nów Księżyca w Raku. Słońce jest w Raku i ascendent też jest w Raku. I co to oznacza? No, mamy tutaj schowanie się troszkę przed światem, bardzo dobre czucie, intuicja. Rak, księżyc w raku to jest bardzo taka komfortowa sytuacja, bo mocno mamy tutaj mocne powiązanie, mamy tutaj przypływy, odpływy, ale słońce w raku to może już być inna historia, ponieważ słońce może nie czuć się tak komfortowo, tak? Bo słońce to raczej lew, tak? Połączenie z tą energią następnego nowiu. Natomiast tutaj mamy znaleźć sobie czas na refleksję, na intuicyjne wglądy. Być może zadać sobie pytanie, gdzie się dobrze czuję. Tutaj jest taka sfera emocjonalna, mocno połączona z tym nowiem. Zobaczymy, co nam karty Tarota tutaj powiedzą, bo oczywiście ja nie będę tutaj zgłębiać tajników astrologii, natomiast karty tak. Także zobaczmy, co tutaj nam Tarot chce powiedzieć. I chcę jeszcze podziękować Wam bardzo za to, że oglądacie kanał Tarot z Planem Duszy, za Wasze maile i za pytania wszystkie. Jeśli ktoś potrzebuje jakichś informacji, czytań, to proszę pisać do mnie. Można w komentarzach, można na maila, najlepiej na maila. Najłatwiej. No i już patrzymy, co tutaj się dzieje. Trzy miecze, umiarkowanie i paś mieczy. Powiem tak, jak na raka, to tutaj jest dużo myślenia, przynajmniej w kartach się pojawiło. Tendencja wzrostowa, zrozumienie, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, gdzie mnie boli, co mnie boli i dlaczego mnie boli. Ponieważ mamy tutaj Bina w tej pierwszej karcie, zresztą przybliżę Wam, żebyście mogli zobaczyć wraz ze mną bliżej. Ta trójka mieczy może mówić o zranieniach, ale też bardzo mocno siedząc tutaj na drzewie życia w Bina mówi o zrozumieniu, o co ja walczę, co jest takie istotne, co mogę odpuścić, gdzie kierują mnie moje myśli i nagle wyciągnięcie pewnych wniosków, tak? Ponieważ my uczymy się na zasadzie doświadczeń, przerabiania czegoś, przeżywania czegoś. Może chodzi też tu o obserwację siebie i cyklów, przez które przechodzę, tak? Być może jakaś sytuacja powtarza się cały czas i powtarza, więc może tutaj nadchodzi taki moment, w którym trzeba będzie dzięki tej analizie dojść do punktu, w którym uzdrowimy siebie, uzdrowimy swoje wnętrze, połączymy pewne wnioski w jedną całość i nagle okaże się, że ja tutaj wyciągam właściwe wnioski, że dla mnie taka eureka objawia się nagle w moim jestestwie. Może to przychodzić poprzez czucie, poprzez zrozumienie sytuacji, w której jesteście, albo jakieś wglądy dotyczące tego, czemu się chowam, potrzebuję tego, potrzebuję też naładować swoje baterie i to wcale nie jest tak, że ja się chowam przed światem. Chodzi o to, żeby czuć się komfortowo ze sobą, czuć się komfortowo ze swoimi emocjami, przeżyć je w odpowiedni sposób
I wtedy napełnieni taką radością, czy taką, takim zrozumieniem właśnie, takim wejściem w jakiś balans, czyli w zrównoważenie wszystkich za, przeciw, połączenie w jedność takich właśnie różnych, wydawałoby się niepowiązanych ze sobą rzeczy w jedną całość, spowoduje, że ujrzycie tutaj pełne możliwości dla Was, jakieś nowe możliwości, które się zaczynają otwierać. To znaczy, ja jestem w tym miejscu, bo tutaj doprowadziły mnie moje decyzje. I teraz przyszedł czas na to, że mogę na przykład zdecydować coś innego. Mogę zrobić krok do przodu, bo mamy tutaj pazia mieczy, tak? Czyli manifestacja Waszej równowagi wewnętrznej. Tutaj mamy umiarkowanie, kartę wielkich arkan, która ma ścieżkę z duszy do takich fundamentów właśnie, do jesod, gdzie budujemy coś i to się manifestuje. Czyli też powiedzenie o pewnych sprawach innym, czy wyjaśnienie pewnych rzeczy, które Was dotyczą, tudzież zaznaczenie swoich granic i wytłumaczenie, że to jest taki moment, w którym ja potrzebuję swojego czasu i tutaj chodzi o to, żeby być dla siebie dobrym, odnaleźć swoje miejsce, odnaleźć swoją równowagę właśnie w zaciszu swojego wnętrza. Pokochać siebie, jeśli macie jakiś problem, czy takiego krytyka wewnętrznego, który cały czas gada i Was ocenia. Tudzież może to być ktoś taki, kto pojawia się w Waszym życiu i którego Wy na przykład potrzebujecie cały czas oceniać w jakiś sposób. Tutaj trzeba to zrównoważyć. Tutaj trzeba dojść do, wyciągnąć pewne wnioski, które pozwolą Wam zmieszać to wszystko i wyciągnąć esencję z tego, esencję siebie, tego, kim jesteście. I będziecie wtedy mogli tak jakby zacząć od nowa, zupełnie tak jakbyście mieli zrobić krok do przodu z jasnym umysłem, z jasnym przekazem, gdzie tutaj widzicie, czujecie, co jest istotne dla mnie, czego chcę się nauczyć, albo czego już się nauczyłem, czy nauczyłam i z czym chcę wyjść do ludzi po jakimś czasie. Tutaj mamy bardzo twórczą energię takiego młodego okresu, młodego też człowieka być może. Chodzi tutaj o nowość, o świeżość. O tą świeżość powiedziałabym w nas, bo ten księżyc w Nowiu cały czas ma nam tutaj przypomnieć o tym, że nasze emocje są naszą prywatną sprawą. Możemy je przeżywać w jakikolwiek sposób chcemy. To od nas zależy, co my z tym zrobimy. Nikt nie musi na nie wpływać i w zasadzie to poczucie równowagi to powinno być tak mocne, żeby nikt nie mógł nawet na nas wpływać, na nasze poczucie równowagi poprzez swoje zachowanie, tak? Więc wchodzimy teraz w taki czas, kiedy dajemy sobie pozwolenie, przestrzeń na trochę odpoczynku, na wglądy, na pobycie z samym sobą. Warto to zrobić w okresie tego czasu właśnie przed albo po kulminacji tego Nowiu w Raku. I zobaczycie, wyłoni się Wam tutaj jakaś przestrzeń, nowe myśli, nowe pomysły na siebie, bardzo kreatywna, tak jak mówiłam, energia pazia mieczy. Mamy tu literę hebrajską Waw, która właśnie w planie duszy na przykład oznacza taką myśl, kreatywność, w 100% skupienie na tym, co jest dla mnie istotne i ważne, czego pragnę i do czego chcę dążyć, czego chcę się jeszcze też nauczyć, tak? No dobrze, to taka energia się nam pojawiła w tej głównej, tutaj, w tym głównym przekazie. Natomiast teraz zobaczymy, co jeszcze oprócz tego pokaże się dla Was. Pojedyncze każde znaki. No zobaczymy. 12 znaków zodiaku. Możecie odsłuchać całość, możecie odsłuchać dla Was istotne znaki, te, które macie w swoim kosmogramie. No i patrzymy. Oczywiście możecie pominąć tasowanie, rozkładanie, ale nie musicie. Jeśli Wam to odpowiada, żeby popatrzeć, to bardzo proszę, dla nas wszystkich, dla naszego dobra, rozłożymy teraz po jednej karcie i potem będzie jeszcze druga talia.
Okej. Okay. I oczywiście co? Zaczynam od raka. Rak. Teraz będzie lew. Panna. Dobra. Ups. Waga. Skorpion. Strzelec. Koziorożec. Dalej mamy wodnik. Ryby. Baran. To jest byk. Sam wyskoczył. Piękna karta dziesiątki kielichów dla byczka już wyskoczyła. Super. No i bliźnięta. Ok, zobaczymy jeszcze, co tutaj jest w tle za chwileczkę. Jak rozłożę jeszcze tutaj jedną talię. Ok. Mamy tutaj kolejną talię. Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj dołożą karty. I pierwszy będzie rak. Mamy raka. Proszę. I dalej. Lew. Lew. Panna. Waga. Skorpion. Strzelec. Koziorożec. Wodnik. Ryby. Baran. Byk. I bliźnięta. Okej. Pojawiły nam się w tle, w podstawie talii, karty dwójka kielichów i siedem mieczy. Powiem szczerze, że jest tutaj takie połączenie pomiędzy ludźmi, tudzież w nas, animus anima. Czy ja kocham siebie, tak? Atmosfera właśnie miłości, uroczego wieczoru, ale też możliwości takiego analizowania, poszukiwania, kręcenia,
czyli takiego troszeczkę zbaczania, bo jest mocne połączenie z umysłem, ale też z sercem. Mamy kielichy, mamy miecze, więc mamy tutaj i powietrze, i wodę. I zazwyczaj to jest tak, że jeśli nami targają emocje, to wtedy mamy też różne przemyślenia na ten temat. Więc możemy tutaj mieć taką chęć takiego zbaczania z tropu albo odsuwania się od siebie poprzez to, co mówi nam umysł. Takiego, tutaj jest takie trochę coś takiego jak kręcenie i takie nadmierne analizowanie całej sytuacji, gdzie sytuacja jest prosta. Tutaj jest prosty wybór. Kocham siebie, kocham świat, kocham, właściwie jestem połączony czy połączona ze wszystkimi. No ale czy na pewno, tak? Umysł teraz zapyta. Więc atmosfera jest taka, że z jednej strony tak, idę w to, wybieram miłość, wybieram połączenie, a z drugiej strony, czy aby na pewno, tak? Tutaj jest to właśnie to takie niedowiarstwo, to takie wyciąganie jakiegoś, jakiejś myśli, takie podszepty, wątpliwości, takie oszukiwanie się po prostu, tak? Nie pójście na wprost, tylko pójście gdzieś boczną drogą. Żeby trafić do domu, trzeba będzie obejść kawałek pola, żeby można było znaleźć się w tym bezpiecznym miejscu, w tym domu, którego szukamy, czyli właśnie w sercu, w łączności, w jedności. No taka atmosfera właśnie, zamknięcia nieraz tych drzwi i pobycia sobie samemu, ze sobą, bycie swoim najlepszym przyjacielem, ukochanie siebie, umiłowanie siebie. Okay? Zobaczmy teraz, co się nam pojawia u raka. U raka mamy dwa miecze i śmierć. No właśnie, czy ja się zdecyduję tutaj na jakąś zmianę? Bo to tak naprawdę jest tak, że karta śmierci, kiedy się pojawia, to mamy wybór. Możemy iść w to, możemy odciąć się od pewnych negatywnych ludzi, rzeczy, sytuacji. Możemy, tak naprawdę głębia skorpiona jest tu pokazana. Możemy powstać jak feniks z popiołu, tylko czy my tego chcemy? Bo to właściwie od nas zależy, na co się decydujemy, tak? Decyzja zawsze jest przy nas. Czasami mówimy, że o, to on czy ona mnie do tego zmusił, czy sytuacja, czy w ogóle. A tak naprawdę to, jeśli się uprzemy i czegoś nie chcemy zrobić, to nic nas nie jest w stanie do tego przekonać, tak? Dla niektórych to nawet i tortury nie pomogą. Więc to jest tak, że gdzieś nie jesteśmy na coś gotowi, i dlatego jest trudno podjąć taką decyzję. Więc raki tutaj stoją przed jakąś decyzją, bardzo głęboka, może to być decyzja wewnętrzna. I myślę, że stoją przed takim faktem doniosłym, czy zmienić coś w moim życiu, żeby wpłynęło tutaj światło, żeby napełnić siebie radością, żeby napełnić siebie miłością, żeby przepracować jakiś trudny moment w swoim życiu i zostawić go już wtedy, pożegnać na zawsze poza sobą. Odciąć się od niego. To zresztą w dwójce tych, akurat w tej karcie, w tej dwójce mieczy, mamy tutaj dwa miecze, ale też mamy kosę, tak? Jakby z kosą to zawsze występuje śmierć. Tutaj tak jakby ta dwójka miała ten element połączenia. Ta kosa tutaj jest bardzo przydatna. Chodzi o to, żeby pozwolić odejść czemuś, co gdzieś w nas jest i nie pozwala nam zobaczyć tego światła w tunelu, tak? Pozwolić tej ciemności odejść, zobaczyć siebie w innym świetle. Może to być trudny moment, może to być moment eureki. To wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziecie, czy chcecie, czy jesteście gotowi, tak? To od was zależy. Nikt nie jest wam w stanie powiedzieć, tak, zrób to teraz. Dopiero jak jesteście gotowi, to wtedy nadchodzi ten moment. Jeśli te karty pokazują się tutaj akurat w obrębie tego nowiu,
to być może nadchodzi taki moment, w którym ta decyzja będzie mogła się urodzić jako coś nowego, coś, co tutaj mamy pokazane w paziu mieczy, w energii głównej, gdzie będziecie mogli pójść, wystartować i pójść dalej. Ok? To były raki. Teraz mamy lwy. U lwów as mieczy i ósemka mieczy. Bardzo ciekawy układ, ponieważ miecze górą, tak jakby ten umysł tutaj bardzo mocno potrzebował wejść w jedność i wyjść z jakiegoś zamknięcia. To zamknięcie to jest wizja świata, który jest na zewnątrz i we mnie, która nie zawsze jest w stanie wpuścić nowość do swojego życia. To jest trochę tak, że czujemy się tacy ubezwłasnowolnieni, tacy przewidujący, tacy wiedzący lepiej, tacy właściwie zamknięci, bo tu mamy ósemka, to są dwie czwórki. To tak jakbyśmy sobie podwójny mur zbudowali, żeby tylko nie zobaczyć czegoś, co się otwiera, potencjałów, które są piękne tej ziemi, obfitości i możliwości, z których możemy skorzystać. Tak? Tutaj jakby trzeba wyjść z jakiegoś zamknięcia, w sensie zamknięcia na nowe. Tu jest jakiś konserwatywny aspekt, taki, że nie przyjmuje do wiadomości, nie chce przyjąć, ale mam wrażenie, że w waszym przypadku ten miecz, ten as mieczy jest tutaj potrzebny do tego, żeby się uwolnić właśnie od tego, z tego muru, z tych ograniczeń, z tych przemyśleń, które nie znajdują ujścia, czy nie znajdują wyjścia z jakiejś sytuacji. Mam wrażenie, że wyjście z sytuacji objawi wam się właśnie podczas nowiu, właśnie w okresie tego nowiu. I to nie będzie wcale jakieś bardzo trudne. Jeśli tylko będziecie czuli w sobie potrzebę, chęć uwolnienia się, jeśli zobaczycie w umyśle taki przebłysk, że a może użyję tego miecza, tej myśli do tego, żeby ją dalej rozwinąć. I to może być ta właśnie przewodnia myśl. To może być ten oswobodziciel. To może być ten impuls, który pozwoli wam zdjąć tą opaskę i wyjść do świata. Być może ten czas takiego właśnie zamknięcia teraz jest potrzebny, żeby przeżyć coś wewnętrznie i móc się z tego uwolnić na zawsze i już nigdy do tego nie wracać. Więc pozwólcie sobie, bądźcie uważni, wejdźcie w głąb siebie. Jeśli potrzeba, zapiszcie sobie rzeczy, które was ograniczają i zobaczycie, co z tego wyniknie. To jest rada od Tarota, ok? Teraz zobaczymy Pannę. U Panny będzie się działo. Mamy tutaj kartę mocy i mamy wieżę. Na pewno sobie z tą wieżą poradzicie, ponieważ jeśli widzimy kartę mocy, to jest mądrość, to jest siła, to jest doświadczenie, które mamy w sobie, to jest to wszystko, w co zostaliśmy wyposażeni. Tudzież jeśli wierzycie w inkarnację, to jest to, co zaplanowaliście sobie, żeby właśnie móc sobie poradzić z jakąkolwiek wieżą, która się pojawi. Tutaj to jest tak, że coś musi odejść, żeby na tym miejscu można było postawić zupełnie nowy świat, nowy dom, nowe miejsce, nową pracę, nowe rzeczy, które będą dla was korzystne. Czasami właśnie, kiedy nie dostajemy jakiejś pracy na przykład, na którą mieliśmy ochotę, albo ktoś nie odzywa się do nas, albo dzieją się jeszcze przeróżne rzeczy, które wytrącają nas z równowagi, to tak jakby świat mówił, no teraz nastąpi taka rewolucja i jakby nie mamy wpływu na to, to najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu być tu i teraz i obserwować to, co się dzieje. To, co się dzieje we mnie na ten temat i to, co się dzieje na zewnątrz. I co ja z tym mogę zrobić? Jak mogę dalej jakby wykorzystać to doświadczenie, żeby dalej pójść, żeby postawić w to miejsce,
przepiękną budowlę, która wypłynie z mojej mocy, z mojej kreatywności, z moich marzeń. Być może właśnie macie takie marzenia, że potrzebujecie, żeby coś tutaj zadziałało na zewnątrz, żebyście wreszcie uwierzyli, że te marzenia mogą się spełnić. I to jest właśnie ten moment, przełomowy bardzo. I to wcale nie znaczy, że ta wieża to jest coś okropnego. To może być postrzegane, bo my postrzegamy, tak, ten świat przez pryzmat różnych okularów, nie zawsze różowych, ale tak naprawdę obserwując z boku, to może nam wyjść na dobre, bo możemy zobaczyć, że coś po prostu musi się zdarzyć, żeby możliwe było zrobienie następnego kroku. I to jest jakiś przełomowy czas dla Was, gdzie możecie wreszcie uwolnić się właściwie z jakichś restrykcji też. Takie odnoszę wrażenie. Zresztą lew, król, lew połączony ze słońcem. Następny nów będziemy mieli w lwie. Myślę, że dla Was tutaj potrzebujecie się trochę uwolnić od jakichś przepisów, restrykcji. Coś gdzieś na zewnątrz pozwoli Wam wyjść z tego i korzystać z wolności. Okej, zobaczmy dalej. Waga. Waga ma piękną cesarzową i ma rycerza mieczy. O tak, powiem, że może się zdarzyć u niektórych wielki okres płodności, obfitości. Wagi mogą tutaj urosnąć w skrzydła, tak? Wyrosną Wam skrzydła. Będziecie mogli pójść po rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Będziecie mieli tutaj jakieś zaplecze. Będziecie mieli wsparcie, miłość i poczucie satysfakcji. Jeśli będziecie zanurzać się w obfitości, w podziękowaniach, w radości, w obserwowaniu tego, co macie i w takim przekonaniu, że właściwie świat zawsze mi pomaga, to tutaj będą przychodzić do Was kolejne myśli i będziecie podejmować działanie, które będzie prowadziło do jeszcze większej obfitości, radości i zasilania przez wszechświat. Tak przynajmniej to wygląda, ponieważ rycerz mieczy, on tutaj bardzo odważnie i chętnie broni sprawy, broni dla niego ważnej sprawy, ma różne pomysły, potrafi ruszyć się z miejsca, nie siedzi z założonymi rękami. Jeśli czuje, że coś tutaj działa na niekorzyść, to potrafi obronić całą sprawę, czyli uskrzydlenie pewnego rodzaju na temat obfitości ziemi, na temat obfitości, która gości w moim życiu. I myślę, że jeśli będziecie tutaj przestrzegać tego prawa wdzięczności też, to ta obfitość będzie właściwie niezmierzona. I bardzo Wam tego życzę i proponuję, żeby zrobić sobie właśnie w okresie tego nowiu takie przeczyszczenie swoich myśli, nakierowanie ich na obfitość, podziękowanie, wyjście na spacer bez telefonu komórkowego i obserwacje ziemi, roślin, ptaków, zwierząt, wszystko to, co Was otacza w Waszym sąsiedztwie i podziękowanie i jednocześnie takie docenienie tego piękna, które tu jest wokół Was, w miejscach, w których jesteście. I poprzez tą obserwację i połączenie z tymi właśnie rzeczami, które Was otaczają, jeszcze te skrzydła urosną Wam większe i będziecie mogli realizować swoje marzenia. Ok? Teraz skorpiony. Skorpiony martwią się. 9 mieczy i rycerz buław. Powiem tak. 9 mieczy to jest często karta właśnie nadmiaru myśli, analizowania wszystkiego, takiego martwienia się, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. I myślę, że to jest taka nasza przypadłość wszystkich. My to robimy obojętnie, często nawet ja sama mówię, a nie martwmy się, bo to wszystko i tak się jakoś rozwiąże, ale też zdarza mi się, że zastanawiam się nad różnymi rzeczami i jak ja sobie poradzę, tak? Ale mam wrażenie, że tutaj poradzicie sobie idealnie, ponieważ obok jest rycerz buław, który reprezentuje
duszę, reprezentuje działanie, reprezentuje robienie rzeczy po kolei z pasją, tak? Czyli to jest kreatywność w akcji, czyli ja w jaki sposób tutaj wyjść z tego obronną ręką, z tego umysłu, który mieli i nie daje spać. Myślę, że właśnie skupienie się na tym, czego ja pragnę, do czego chcę dojść, co jest dla mnie najważniejsze i istotne w tym, co robię, w tym, z czym jestem, z kim jestem. To może dla niektórych być też martwienie się o to, że nikt się w moim życiu może nie pojawił jako towarzysz życia i takie wątpienie, czy taka osoba w ogóle istnieje. Wątki tutaj mogą być różne, bo wiecie, my jako ludzie martwimy się właściwie o większość spraw. Także dociągnę tutaj Wam kartę, bo w związku z tym, że dociągniemy kartę z tej talii, bo w związku z tym, że mamy tutaj tą dziewiątkę mieczy, to nie chcę tego tak zostawić. Zobaczymy, co nam tarot jeszcze tutaj podpowie. Jak pozbyć się umysłu, który ściąga nas w dół, myśli, które nie dają spać? Jakie tutaj skrzętnie ogarnąć? Ale super, uwielbiam, kiedy tarot odpowiada w ten sposób, tak? Jest to rewelacja. Zaraz Wam pokażę. Bo jakoś tak ręce tylko dwie. Okej, zobaczcie. Zrobimy w ten sposób. Rozluźnij się. Po prostu odpocznij. Przestań mielić. Pójdź sobie nad rzeczkę, nad jeziorko. Połóż się na trawie. Postaraj się usnąć, postaraj się pomedytować, odpocząć, poobserwuj przyrodę, uspokój swój umysł. I wtedy przychodzi do Ciebie to wszystko, co jest zaplanowane, to wszystko, co jest możliwe, to wszystko, o czym marzysz. Tylko nadmiar myśli, martwienia się, no to trzeba spróbować wyeliminować poprzez swoje własne działanie. Bo umysł jest po to, żeby myśleć i on będzie myślał, tylko my jesteśmy kierownikiem tego umysłu, dyrektorem, menadżerem, najwyższą władzą nad tym umysłem i to od nas zależy, w jaki sposób będziemy przekierowywać. Myślę, że możemy przekierować ten umysł na niebo. Jeśli jest bezchmurne, to można położyć się w cieniu, obserwować gałęzie drzewa, ptaszki, naturę, oddychać, skupić się na swoim oddechu. Jeśli położycie się i widzicie, że są chmury na niebie, to też spróbujcie je obserwować i pozwólcie tym myślom przepływać tak, jak przepływają chmury na niebie. I to jest w okresie tego nowiu najlepsze lekarstwo na to, żeby wyłonił się przed Wami ten rycerz ze swoim działaniem, to, co wypływa z duszy, to światło, ta pasja, żeby to się ujawniło i to będzie Was prowadzić ku zwycięstwu oczywiście, tak? Okej, dobrze, to tak, Skorpion. A teraz Strzelec. Paś kielichów i Pustelnik u Strzelca. Dobry bardzo zestaw. Zestaw, który mówi, potrzebujesz wyciszyć swoją energię, potrzebujesz pobyć sobie gdzieś sam, sama, w takim miejscu, które lubisz, w takim miejscu, które Ci odpowiada, tam, gdzie czujesz najlepiej połączenie ze sobą. Tutaj może przybywać jakaś wena twórcza. Tutaj może powstać jakiś obraz w Waszym umyśle, tutaj mogą pojawić się uczucia, nowa miłość, tu mogą pojawić się takie rzeczy, które będą później objawiać się w kolejnych miesiącach. Tutaj podczas nowiu to jest tak, jakbyśmy mieli namalować nowy obraz, tak jak paś stoi przed tym płótnem, które jest puste i właściwie może namalować tą piękną dolinę, ale niekoniecznie musi malować tą dolinę. Może namalować też swoje uczucia, może namalować kolory, które akurat są w nim. Może namalować przeżycia,
abstrakcje, wszystko to, co w duszy jest, te emocje, które chcą wypłynąć. I tutaj może się zdarzyć, że pojawi się też jakaś nowa miłość, jakieś nowa aspiracja, nowa pasja. Coś, co będzie płynęło z waszego wnętrza, z tego połączenia z poprzednimi żywotami. Jeśli wierzycie w inkarnację, jeśli wierzycie, że wasza dusza już tutaj była, to przeżyła różne rzeczy i pewnie ma talenty ukryte. Każdy z nas ma te ukryte talenty, które tak naprawdę chcielibyśmy, żeby się nam tutaj objawiły w tym życiu, bo możemy wtedy z nich skorzystać. I tutaj mam wrażenie, że z tego okresu takiego wejścia w siebie, tego wyciszenia, troszeczkę oddalenia się od zgiełku życia, być może trzeba wyłączyć telefon komórkowy, tudzież zostawić go w ogóle w domu i posiedzieć sobie gdzieś z naturą. Może to być wieczorkiem przy blasku księżyca, właśnie podczas tej kulminacji nowiu. To będzie bardzo dobry czas na to, żeby wyłoniło się z was coś, co będzie istotne, ważne, nowe, świeże. Jakieś uczucie, jakiś pomysł, ale też manifestacja, która będzie wypływała z waszego serca. Więc pozwólcie sobie na to. Pozwólcie sobie na miłość do siebie też. Bardzo dużo paziów pokazuje się, więc mam wrażenie, że sporo nowości. Zresztą nów jest po to. Koziorożec. Koziorożec ma tutaj 5 mieczy i ma 4 kielichy. To jest taki zestaw, który mówi, że i umysł, i serce są w takim momencie, w którym tak naprawdę chcą się zamknąć w sobie. Jest tu jakaś dyskusja wewnętrzna być może, jest tu być może spotkanie myśli, które mogą być w konflikcie, mogą tak jakby pokazywać z jednej strony możliwości, a z drugiej wszystkie przeszkody. I to jest tak, że my sami potrafimy przeżywać nasze wewnętrzne dyskusje, myśli, które są sprzeczne, które powodują, że później w jakiś przeciwny sposób potrafimy rezygnować z siebie, rezygnować z wielu rzeczy, czy z przyjaźni też, ponieważ osądzamy, tak? Bo umysł potrafi to robić. Umysł jest taki wyposażony w myśli, które płyną skąd? No właśnie, z naszych doświadczeń, bo coś oceniamy na podstawie czego? Tego, co może wcześniej przeżyliśmy, albo tego, co słyszymy dookoła. I dlatego tutaj chodzi o to, żebyśmy postarali się słyszeć siebie i zamknąć się w tych 4 kielichach, w swojej bazie, w swoim takim miejscu, w którym będziemy mogli przeżyć jakieś emocje, przeżyć tą dyskusję wewnętrzną, kiedy będziemy mogli spotkać się ze sobą, z tym, co tutaj gdzieś chce wypłynąć na powierzchnię, coś, co się chce pokazać, coś, co potrzebujemy, żeby się pokazało, żeby można było tutaj pójść dalej, tak? Czyli przejść dalej, krok zrobić więcej, przejść do spokoju umysłu, przejść do równowagi, która jest tutaj pokazana też na stole. To jest właściwie takie, to jest inna wersja tego rozkładu, który leży w głównej energii. Tutaj mamy te 3 miecze, które leżą, które są jakby skierowane w tą osobę, że jest tutaj jakaś ocena, jest tutaj jakaś chęć ranienia, tak? A z drugiej strony są jeszcze te 2 miecze, gdzie można podjąć jakąś decyzję. Nie musimy wszystkiego mówić, nie musimy też innym mówić różnych rzeczy. Możemy właśnie pójść w jakieś ustronne miejsce i skorzystać z tego spokoju, żeby przerobić jakiś kryzys, jakąś wewnętrzną frustrację i żeby nie uzewnętrzniać jej później do innych, tak? Tutaj jest potrzeba jakiegoś uzdrowienia, właśnie które reprezentuje się w karcie umiarkowania. Zobaczymy jeszcze, dociągnę wam jedną kartę z tej talii i zobaczymy, co tutaj się jeszcze chce pojawić.
poprosimy o jedną kartę. Jakie lekarstwo? Co możecie zrobić, żeby te emocje pozwoliły wam uspokoić umysł? Mamy królową mieczy, czyli osobę, która jest szczera aż do bólu. Osobę, która potrafi właśnie powiedzieć, o co chodzi, co jest niekomfortowego. Potrafi też wyjaśnić sytuację w lepszy lub gorszy sposób. Chodzi o to, żeby jednak oczyścić coś. Mam wrażenie, że niektórzy z was potrzebują tego, żeby dotrzeć do prawdy, powiedzieć kilka słów, żeby to nie było atakiem na kogoś, tylko raczej, żeby to było takim wyjaśnieniem. Bo ta królowa to też jest osoba, która potrafi używać dyplomatycznych słów do tego, żeby ta prawda wyszła na jaw. Więc dla was to jest komunikacja, to jest bycie w miejscu, w którym potraficie mówić z perspektywy osoby, która rozumie, gdzie jest problem, w czym jest problem i która potrafi wyłonić się z jakimś rozwiązaniem. I ten jej miecz dołożony do tej piątki mieczy powoduje, że mamy tutaj już kolejny etap, mamy szóstkę. Szóstka to jest karta brama, która mówi o tym, że przechodzimy w spokój umysłu. Coś zostaje wyjaśnione, zamknięte. To jest wam potrzebne podczas tego nowiu księżyca. Oczyszczenie sytuacji, doprowadzenie, żeby tutaj w tym kielichu pojawił się taki piękny kwiat, żebyście mogli tutaj ponownie zakochać się w życiu i odpuścić, tak? Wejść w siebie, być kimś, kto potrafi zobaczyć, że wokoło właściwie jest dużo miłości, obfitości i można tutaj zacząć od nowa. Zobaczmy, co dalej. Wodnik. Dla wodników dwie buławy i as buław, ale ogniście. No, macie tutaj szansę właściwie wybrać coś, co będzie wam bardzo mocno dodawało animuszu, będziecie czuli się w jedności, będziecie mieli pełno energii na to, żeby rozwinąć jakiś potencjał. To może być spotkanie też. Mamy dwójkę buław, as buław, tak? Może to być spotkanie z kimś, kto będzie dla was istotny, ważny, z kim będziecie mogli może iść dalej przez życie. Nie w sensie, nie musi to być partner, najbliższy partner, partnerka. Może to być ktoś, kto będzie was wspierał bardzo mocno w waszych decyzjach, przedsięwzięciach. Ta karta mówi o pasji, o tym, że się tutaj nakręcamy pozytywnie, że jest tutaj ogromny potencjał na to, żeby podjąć właściwe decyzje, żeby osiągać sukces, żeby wszystko to, co w was jest, co chcecie zrealizować, żeby to mogło ruszyć z kopyta, żeby mogło pójść dalej. Tutaj macie szansę na podjęcie tych właśnie decyzji o tym, czy coś robię, czy czegoś nie robię w okresie właśnie tego nowiu. To jest tak, jakby zasiać właśnie te nowe ziarenka, z których wyrosną piękne kwiaty. Tu mamy też taki kamień drogocenny i to może też być taka informacja, że macie się skupić na tym, co jest świetliste, na tym, co u was powoduje takie połączenie ze źródłem i prowadzenie, gdzie czujecie, że jesteście jak gdyby prowadzeni. I to jest powitanie, radosne powitanie tutaj tego asa przez tą osobę. I te decyzje, tak jak już wcześniej przy omawianiu kilku energii dla innych znaków powiedziałam, decyzja jest przy was. To od was zależy, czy wy chcecie to rozwijać, to czy tamto, czy siamto, bo to tylko wy wiecie, co to jest, co mnie kręci, co mnie napawa optymizmem, co mnie raduje, gdzie tracę poczucie czasu i zagłębiam się w coś, co daje mi przeogromną radość, sukces i spełnienie. Bo oczywiście, jeśli myślimy o pieniądzach, to nie zawsze pieniądze dają spełnienie. Pieniądze to jest tylko energia, którą się wymieniamy.
coś ma wartość, dzisiaj kosztuje 10 zł, jutro może kosztować 5 zł albo 20 zł. To wszystko jest takie płynne, natomiast ta energia w nas, ten pomysł, to co chcemy stworzyć, wykreować, to ma wartość i to żadne pieniądze tego nie zapłacą. Więc tutaj macie się skupić na swojej kreatywności i nie patrzeć na to, ile ja na tym zarobię, tylko jak mnie to nakręca, jaką energię mi to daje. To jest spełnienie, to jest satysfakcja, to jest dużo miłości w związku, to jest wybieranie pasji i jedności też dla związków. To jest dawanie drugiemu człowiekowi też czegoś, co powoduje, że związek jeszcze bardziej rozkwita, tak? To jest przynoszenie jakiejś miłej niespodzianki, to jest zaproszenie partnera na wspaniałą kolację i tak dalej, albo niespodzianka, wakacje. Rzeczy, które przyjdą do Was, jeśli tylko pozwolicie sobie na to. Więc życzę Wam, żebyście rozwijali tutaj ten swój potencjał, podejmowali takie decyzje, które będą przynosiły Wam poczucie jedności w sobie. Ok, zobaczmy, co mają ryby. Ryby mają w sobie miłość i spełnienie. Mają asa kielichów i mają świat. No świat piękny, cudowny, taki właśnie letni, gdzie w tej karcie świat też jest pokazane, że mamy różne zmienne pory roku. Akurat w tej talii tak to wygląda. Mam wrażenie, że teraz ten okres letni i ten as kielichów reprezentuje bardzo mocno tą energię raka, miłości, tego picia właściwie ze źródła, które nie ma granic, gdzie można kochać, być kochanym, otrzymywać miłość, dawać miłość i czuć ogromną, potężną satysfakcję właśnie z tego, że jestem tu, że jestem teraz tutaj i jestem żywy, żywa. No i to właściwie jest to. To jest całe życie. A czy coś zrobiłam lepiej czy gorzej, to jest tylko ocena. Chodzi o to, żeby być. I tu, jeśli jesteśmy, to jesteśmy w sobie, w szczęściu. Jesteśmy w miejscu, w którym zdecydowaliśmy się być przez to na to życie. Więc jesteśmy tutaj, rozwijajmy uczucia i idźmy w stronę tego, co powoduje, że czujemy się kochani, że czujemy satysfakcję, że czujemy, że tutaj jest duże spełnienie. To o to chodzi, żebyśmy odkrywali miłość każdego dnia, napełniali się tą miłością i pamiętajmy, żebyśmy zawsze mieli przy sobie wodę. Woda odświeża. Jesteśmy wodą właściwie w większości. Nasze ciało. Nasze ciało też tutaj jest, może być pokazane tutaj symbolicznie jako to drzewo. Mamy też tutaj węża, który mówi o tym, że czasami potrzebujemy się obronić, czasami potrzebujemy być elastyczni, czasami potrzebujemy zrobić coś, co na skrzydłach uniesie nas przez tworza. Ta karta świat w tej talii pokazuje bardzo mocno ogrom możliwości, które są przed nami. Różnych doświadczeń, w zależności od pół roku, w zależności od tego, jaki symbol tutaj pojawi się, czy to skrzydlaty ptak, czy to wąż. I chodzi o to, że w miłości też mamy tacy być. Uskrzydleni, elastyczni, bez oceniania, żebyśmy czuli się dobrze, to dajmy sobie też miłość, tak? I o tym trzeba pamiętać. Ten nów księżyca w raku ma przypomnieć o tym, że my jesteśmy tutaj po to, żeby kochać i być kochanym. I kochać i być kochaną. I pamiętajmy o tym i kochajmy siebie też, bo najczęściej my dla siebie jesteśmy bardzo trudni, krytyczni. Więc spróbujcie od teraz, od tego momentu zmienić to na pełnię miłości w stosunku do siebie i do świata. Tu też chodzi o medytację, o połączenie z ziemią, o bycie tu i teraz, skupienie się na oddechu i przeżywanie tego życia, a nie robienie cały czas i uciekanie gdzieś w jakieś wirtualne rzeczywistości. Tym bardziej, że jest lato, obserwacja przyrody, bycie z tą przyrodą. To jest coś wspaniałego, więc myślę, że propozycja tutaj dla Was jest taka bardzo mocno przekonywująca. Bądź tu i teraz na ziemi i pełen miłości. Ok. Barany.
3 buławy i mamy 3 miecze. Karta powtórzona, 3 miecze z głównej energii. I taka informacja o tym, że jest to swego rodzaju doświadczenie, zrozumienie, wzrastanie i po okresie, jakimś trudnym okresie, taka chęć wyjścia poza pewne ramy, bo trójki mówią o wzroście, mówią o tym, że zapraszamy też do swojego życia innych, o tym, że pragniemy się rozwijać, że pragniemy przeżyć pewne doświadczenia po to, żebyśmy na przyszłość wyciągnęli wnioski z tego, co przeżyliśmy. I tutaj to powietrze, bo miecze to jest powietrze i buławy to jest ogień, w tym zestawie mamy podsycanie właśnie. Przeżycie pewnej sytuacji, która dała do myślenia, która być może ktoś was tutaj mocno zranił, albo zrozumieliście tutaj pewne zasady być może, które mogą zacząć obowiązywać w waszym życiu, że być może trzeba sobie zamontować jakiś filtr pomiędzy umysłem a ustami, że nie zawsze trzeba wszystko mówić, że może niektóre rzeczy są dla nas samych do przeżycia, że nie wszystkimi musimy się dzielić, wszystkimi pomysłami czy projektami, że tutaj jest taki moment właśnie podczas tego okresu, tego nowiu, że potrzeba jest tutaj przeżyć w odosobnieniu swoją rzecz, swój nastrój, swoje emocje, swoje przemyślenia, żeby dojść do wniosków i zrozumieć, co się tak naprawdę stało, co ja z tego mogę mieć, w sensie wyciągnięcia pozytywnych rzeczy i czego mnie ta sytuacja, czy coś, co się zdarzyło, może nauczyć. W związku z tym, że macie tak te trójki, to ja wam jeszcze tutaj dołożę jedną kartę i zapytam, do czego wy tutaj możecie dotrzeć. Ok. Do wielkiej mądrości. I tutaj akurat mamy, pokazał się nam król mieczy, który naprawdę wyciąga wnioski. On tutaj siedzi przy stole, ma korespondencję, otwiera różne listy, więc zobaczcie, przychodzą różne informacje. To jest tak, jakbyście wy wysyłali do siebie listy, pisali je. On oczywiście dostał te listy być może od swoich poddanych, więc to jest trochę tak, jakbyśmy mieli w sobie te różne głosy. I każdy z tych głosów mówi co innego. To jest też trochę tak, jakbyście też mieli otrzymywać listy, informacje od innych ludzi. My nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć przekaz drugiego człowieka. Czasami wyciągamy pochopne wnioski. I ten król mieczy, to on już się nauczył, że wyciąganie pochopnych wniosków nie prowadzi do niczego dobrego. Tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć dokładnie przekaz, ale jakby podejść do tego poprzez doświadczenie. Jeśli jest coś niejasne, to zadać pytania, napisać list zwrotny, wyjaśnić coś, co być może nie do końca jest, wydaje nam się proste, bo czasem wyciągamy wniosek, że o, na pewno on albo ona mnie nie lubi, albo to, co zostało przekazane, możemy zrozumieć opacznie. Więc nie bądźcie pochopni. Tutaj jest taka informacja od Tarota o mądrości. Mądrości o podejmowaniu właściwych decyzji i o tym, że zanim powiecie coś, przemyślcie to, co chcecie powiedzieć i dojdziecie do sukcesu i zrozumienia, co przynosi tutaj sukces i czego możecie się spodziewać. Zresztą jest tutaj dużo kreatywności w tej karcie trójki buław, gdzie oczekujemy na sukces i mam wrażenie, że wy też oczekujecie na sukces, który do was przychodzi. To jest tylko kwestia czasu i waszego zrozumienia, podejścia. Ok, zobaczmy tutaj, co mają byki. Dziesiątkę kielichów, piękną kartę i dwójkę monet. No tak, mamy rodzinę i mamy decyzję. Różne podejmujemy decyzje w rodzinie i nie tylko. Wszyscy pochodzimy z różnych rodzin, ale każdy tą rodzinę w jakiś sposób miał czy ma.
I chodzi o to, że te decyzje, które my podejmujemy, mogą to być decyzje finansowe, na przykład tak jak to pentakle, czyli monety mówią, mogą nasze decyzje wpływać na dobrostan rodziny. I teraz jakie ja podejmuję decyzje? Czy ja wspieram rodzinę finansowo? Czy jestem osobą, która stara się na wszystkie sposoby zarobić tyle pieniędzy, żeby tą rodzinę cały czas wspierać właśnie finansowo? Czy tutaj być może chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że czasami możemy podjąć decyzję, żeby zrezygnować na przykład z czegoś, co robimy, gdzie nie mamy czasu być może dla rodziny, na rzecz rodziny. Czyli może trzeba podjąć decyzję, żeby być mniej dostępnym dla pracodawcy lub pracy, która pochłania dużo czasu, i być bardziej dostępnym dla rodziny i spędzać więcej czasu z rodziną. Co jest ważniejsze, pieniądze czy rodzina? Czy czas, który przeżywamy wspólnie z dziećmi, kiedy dzieci dorastają, one cały czas się zmieniają i trudno jest później wrócić, kiedy już dziecko ma 10 lat, to już nie wrócimy z powrotem do momentu, w którym ono ma na przykład 2 latka. Więc to jest kwestia bycia osobą, która jest elastyczna, jest dostępna dla swojej rodziny, ma czas, potrafi tutaj zadbać o to, żeby ta rodzina była zadowolona, w sensie takiego rozkwitu emocjonalnego, tak? Być może chodzi o to, żeby być z rodziną teraz, przynajmniej podczas tego okresu, kiedy jest tutaj ciepło, lato, żeby na pewno wziąć wakacje, czyli na pewno wyjechać gdzieś, albo nawet jeśli nie wyjechać, to spędzić czas z rodziną. Może to być nawet weekend, bo pieniądze to nie wszystko. Natomiast ja wiem, że każdy może powiedzieć, no ale bez pieniędzy to wiadomo, ale no cóż. Pieniądze to jest energia, którą dostajemy i czasami to jest tak, że ci, którzy najwięcej pracują, mają najmniej pieniędzy. To pomyślcie o tym podczas tego nowiu. W jaki sposób mogę poczuć się szczęśliwy, szczęśliwa? W jaki sposób mogę poczuć spełnienie w rodzinie, w pracy? Czy pieniądze mi to zaspokajają? To chodzi o to, żeby tutaj eksplorować, tak, to zagadnienie. Pieniądze, rodzina, decyzje, pogodzenie, połączenie pewnych rzeczy, elementów, które wydają się nie do połączenia, na przykład, o których mówi karta umiarkowania. Ok? Zobaczmy dalej. Mamy tutaj czwórkę mieczy i koło fortuny. I to jest dla bliźniąt. Powiedziałabym krótko, wyluzuj się. Właściwie szczęście przynależy do ciebie. Odpocznij, uspokój się. Właściwie nie musisz nic robić. Wystarczy, że jesteś. Wystarczy, że jesteś tu i teraz, że masz spokojny umysł. I to jest twoja rola, żeby ten umysł utrzymać w spokoju, w ciszy, w rozluźnieniu. I wtedy właściwie cały świat ci będzie sprzyjał. Nadchodzą momenty, w których będziesz mógł tutaj otrzymywać prezenty od wszechświata. To koło fortuny, przekręcając się, przynosi ci momenty, w których możesz podjąć pewne decyzje i pójść za ciosem, i świat będzie ci sprzyjał. Wszystko będzie się układało po twojej myśli. I tylko twoją rolą jest, żeby utrzymywać ten umysł w spokoju. I czemu to tyle razy powtarzam? Dlatego, że bardzo często my staramy się przechytrzyć umysłem to wszystko i staramy się tutaj jak gdyby wymyśleć, co też ten świat może nam przynieść. Wystarczy być i wtedy ten świat przynosi nam rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć czy wymyśleć ich. Są okazje, są rzeczy, są ludzie, których spotykamy, są rzeczy, które przychodzą do nas zupełnie bez wysiłku. I właśnie przygotujcie się na taki czas. Bądźcie spokojni, bądźcie w sobie, poleżcie sobie właściwie na zielonej trawce. A to życie się tak poukłada, jak trzeba. A teraz jest taki czas właśnie letni, gorący. Trochę na trawie, trochę do wody, trochę spokoju i odpoczynku. Bycie ze sobą,
I bycie w takim przekonaniu, że właściwie ten świat działa, wszystko się zawsze rozwiązuje. I to poczucie w sobie pozwoli Wam wyprodukować taką możliwość, która bardzo mocno przyniesie jakiś nowy początek, jakąś okazję. Wiecie, może to być nowa praca, może to być awans, jakiś zastrzyk pieniędzy. Koło fortuny przynosi różnego rodzaju niespodzianki. I w tym momencie ma być to dobra niespodzianka, ma być to obfitość natury, wszystko to, czego pragniecie, ale najpierw trzeba wiedzieć, czego ja pragnę, tak? Więc tutaj chodzi o to uspokojenie się, o to wyklarowanie sobie w sobie poczucia czystości, spokoju i równowagi, która pozwala wtedy zobaczyć okazję, która się nadarza, tak? Tego Wam życzę, żeby tych okazji było coraz więcej i żebyście Wy w spokoju mogli tylko wybierać właśnie z tego wszechświata, z tych prezentów, z tego sklepu, który jest właściwie darmowy. To tyle. Właściwie teraz mam przygotowaną talię, która jest talią wyroczni Tao. I jakoś tak właśnie na ten nów postanowiłam, że użyję tej talii na to, żeby zakończyć całe czytanie, podsumować i zobaczyć, co nam tutaj te karty jeszcze dopowiedzą. Co możemy zrobić dla naszego najlepszego dobra, żeby nam się wiodło i żebyśmy mogli tutaj doświadczyć szczęścia, spokoju i miłości. Ok? Będzie ta karta. Uch, dwie karty się wybrały. Ok, mamy tutaj determinację. Jednocześnie to, właśnie to jest taka determinacja i jednocześnie jakby czas. Mam wrażenie, że mamy tu pokazane cztery pory roku, takie bycie tu i teraz, pokonywanie pewnych szczytów, czy osiąganie szczytów, skoro mamy te szczyty, patrząc tylko na same ilustracje. I ta determinacja tej osoby, która potrafi właściwie zdobyć każdy szczyt, nie musi wchodzić w jakieś wielkie kompromisy, ma tak niepodzieloną uwagę, że jest tak skupiona na tym, co chce osiągnąć, że tak naprawdę do tego dochodzi prędzej czy później. I tu jest to wewnętrzne przekonanie, wewnętrzna integracja, też testowanie charakteru naszego tutaj w tych kartach, tak? Trzeba tu też być przekonanym o tym, co jest tym szczytem do osiągnięcia. I bardzo mocno ta karta, która jest pierwszą, która ma numer 43, ona tutaj mówi mocno o takim skupieniu się na sobie, na swoim wnętrzu, na tym, o czym mówiłam na początku, jako rak, na poczuciu wewnętrznym, co ja czuję, do czego chcę dotrzeć, gdzie ja w tej chwili jestem, jakie są moje doświadczenia, jakich doświadczeń jeszcze chcę w moim życiu, tak? Tutaj jest dużo dojrzałości też, odwagi, tak? To trzeba mieć dużo odwagi, żeby popatrzeć na siebie w ten sposób, żeby mieć tą determinację, żeby zdobywać szczyty. Więc pewna dojrzałość, pewnego rodzaju elastyczność też, moc, stabilność i takie naprawdę poświęcenie, że ja to chcę i dlatego zrobię właściwie to, co jest potrzebne, żeby osiągnąć pełnię szczęścia, jeśli pełnia szczęścia jest tym szczytem, tak? Czyli akceptacja, nie pójście pod prąd. Czasami staramy się płynąć gdzieś pod prąd. Na pewno się wtedy mocno zmęczymy. Kiedy życie przypływa z różnymi swoimi problemami, właśnie góra czasem potrzeba ją obejść, żeby potem może z innej strony wejść na ten szczyt. Tutaj poprzez taką analizę możemy dojść i takie czucie, możemy dojść do wielkich odkryć
na swój własny temat. Na co jestem gotowy albo gotowa, a na co nie. Co czuję, czego pragnę, co jest moją mocną stroną, co mogę zrobić, żeby osiągnąć lepsze stanowisko. Może właśnie potrzebuję zmienić pracę. To też jest bardzo stresujące, tak? To są takie przykłady, więc co jest właśnie tutaj na ten czas tego nowiu potrzebne nam wszystkim? Wejrzenie w siebie. Bez takich kompromisów, bez strachu. Zajrzenie. Właściwie jeśli chcemy spojrzeć sobie w twarz, to możemy stanąć przed lustrem, tak? I zajrzeć sobie w oczy. I poczucie, że tak, jestem sobą, chcę być sobą, akceptuję siebie, kocham siebie i osiągnę każdy szczyt i przeżyję wszystkie doświadczenia, które sobie zaplanowałem czy zaplanowałam na to życie. No i tak, kończymy. I myślę, że jest tu dużo determinacji i dużo uporu i dużo może być radości z tego przeżywania, tego wszystkiego. Jeśli oczywiście będziemy się nakręcać pozytywnie, kiedy będziemy akceptować to, co nam życie przynosi. I pamiętajcie, bądźcie dyrektorem swoich myśli. Nie pozwólcie im zbaczać z obranego celu, tak? Wy kierujecie nim, wy oznaczacie trasę. Starajcie się podążać zgodnie z tym, co sobie wyznaczyliście. I tutaj trzeba tej właśnie tej upartości i tej konsystencji, czyli bycia takim poukładanym. I kiedy mówię A, to powiem też B i tak dalej, i tak dalej. I tyle dla Was na dzisiaj. Tak się trochę rozgadałam, ale no tak mi wyszło. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Bardzo Was też pozdrawiam serdecznie i do następnych czytań już na lipiec, już wkrótce.